Cześć, dzisiaj odcinek nie o van life, tylko odcinek skierowany dla chłopaków, odcinek z misją. Czy test ciążowy może wyjść pozytywnie facetowi, mężczyźnie? Otóż może. Ten test bada stężenie związku zwanego ludzka gonadotropina łożyskowa, beta-HCG, wytwarzana przez komórki łożyska, czyli na ogół związek występujący u kobiet ciężarnych. Natomiast związek ten jest również markerem nowotworowym niektórych nowotworów, więc może pokazać test pozytywny również w takim przypadku. Co sprawdzę pod koniec filmu. I teraz, korzystając, że już jakby zdobyłem Waszą uwagę, chciałbym powiedzieć Wam coś bardzo ważnego. Rak jąder jest chyba najłatwiej uleczalnym z wszystkich raczków, jeżeli jest wykryty wcześnie, a daje objawy wcześnie. No bo wcześnie widać, że jest jakaś opuchlizna, jakieś guzki, wystarczy się badać i wystarczy pójść do lekarza, jeżeli jest tam jakiś guzek albo opuchnięcie, albo coś w tym stylu. Problem pojawia się wtedy, gdy nie idziemy do lekarza przy pierwszych objawach. Bo pojawia się tam coś, a my sobie myślimy, a przejdzie, ale na inne organy. Na węzy chłonne, na płucka i pewnie jeszcze w kilka innych miejsc. I wtedy może być już z nami kiepsko. W końcu pójdziemy i tak do lekarza, jak już będziemy tam kaszleć krwią, no ale to już będzie za późno. Dlatego panowie, badajcie swoje jajka i nie bójcie się lekarzy. Lekarz, do którego chcecie się zwrócić z tego typu sprawą, nazywa się urolog. Najlepiej, jeśli w gabinecie ma USG. I na ogół boimy się rzeczy, których nie znamy, które są nam obce, dlatego szybko mówię Wam, z czym się taka sytuacja wiąże. Guzy jąder są zazwyczaj złośliwe niestety, dlatego nie robi się biopsji, od razu się je ucina. No i ja właśnie pojutrze idę do szpitala na usunięcie guza wraz z jądrem. Przygotowałem nawet już list dla mojego doktora, który będzie mnie operował. W liście tym postarałem się zawrzeć ewentualne wskazówki mogące okazać się pomocne w razie ewentualnych wątpliwości w trakcie operacji. To ten list. Ale spoko, dalej nam tam wszystko będzie działać. Tyle, że polecane jest oddanie nasienia do banku. W sensie takiego specjalnego banku nasienia, nie, że sobie pójdziecie do Aliora i to nie, to nie. Na miejsce po jajku może być po jakimś czasie wstawiona silikonowa proteza. Jeśli macie szczęście i guz jest niezłośliwy, to nie trzeba będzie chemii. Jeśli ta bezpłodność pojawia się właśnie, bo nawet z jednym jajkiem tam wszystko działa i jesteśmy płodni, natomiast ta bezpłodność pojawia się po chemii. Ja ewentualnej chemii się również trochę cykam, jak powiedział mój kumpel. Chemia też ma swoje plusy, przynajmniej nie będziesz już rudy. A, jeszcze nasikam na test. Test wyszedł negatywny, ale doczytałem się tutaj, że wykrywa stężenie od 25, jakkolwiek ta jednostka się nazywa, na mililitr. A u mnie test krwi wykazał kilkanaście, co jest więcej niż norma, mniej niż wykrywa ten test. I eksperyment zakończony testem negatywnym. Ale pamiętajcie, o czym jest ten film i o czym Wam dziś powiedziałem. No więc panowie, sprawdzajcie sobie jajka. Drogie panie, jeśli macie blisko jakichś chłopaków, szczególnie w wieku od 20 do 40 lat,
prześlijcie im ten film, może im tym uratujecie życie na przykład.